Dlatego miliony ludzi z Polski i całego świata zjeżdżali do Wrocławia, by zwiedzić wystawę ziem odzyskanych. Wystawa ta była obrazem naszych 3-letnich osiągnięć, dokumentem odbudowy i repolonizacji tych ziem. Nie wszyscy jednak mogliście w tym czasie przybyć do Wrocławia. Zwiedzimy dziś razem wystawę na terenie, której przebywałem w okresie jej budowy i przez 100 lat. Znam ją doskonale, przy każdym zwiedzaniu jest to bardzo piękne. Proszę o miejsce pierwsze rzędy po trzecie rzędnej ceny. Dlaczego? Bo znajomości pani Stopkowa. A i tak będę robił publiczność, no nie? Nie, dziękuję. Proletariusz wsiadnie, zręka się wtedy. A skąd ty wiesz, że ja takiemu gończowi chcę łapę uścisnąć? Na pierwszorzędne miejsca, za trzeciorzędną cenę. Znajomości. Thank you.
You interested in the fight game? I knew a man. Do I know him? Bruce Farnsworth. I love it. Maybe it was the kindest thing. It was in trouble. I don't seem to feel it. Kasia, ten wyspa na środku miasta z plażą. Gdzie? I didn't mean to. Tylko w kilku. Kind of good. A jej rodzice mogą spokojnie godzinami przyglądać się igrzyskom. Она не знакома, а я девчонка маленькая.
Thank you.
When you come back, I'll be waiting for you here in Albany. Thank you.
stulecie jest z nami. Oprócz tego jeszcze ambientowy label, ETA label. Kto jeszcze tam były? Oprócz Angus był Biedota. Biedota. Ja to są to są jest ich około 10, ja znam przynajmniej 10, którzy wydają. I Pawlacz Perski, który w chwili obecnej ma około 40 kilku płyt, które wydają niezależnie, hobbystycznie, bez udziału żadnych ludzi z zewnątrz. To jest taka niezależna muzyka, jaka teraz wydaje się w Polsce, różnymi lejkami, nas to ludzi. To my sami robimy, sami w domu, wycinamy nożyczkami, składamy to i ta muzyka tak wygląda. Nie żądamy od nikogo pieniędzy, bo nikt tak naprawdę chce, to da. Give what you feel. Tak samo te kasety. Jakbyście chcieli kupić, to zaproponujcie swoją cenę. To nie jest tak, że ja wam powiem, że 10 zł to kosztuje. Dla mnie to jest bez sensu. Sami produkujecie jakby wartość. Chcę, co zrobił, no nie dla groszej, a... Tak, to jest kaseta polska. To my to, ja wszystkie kasety, które teraz te piosenki tam, pieśniczki, wykorzystałem, to były polskie, wytwórnie niezależne. Tam nie ma żadnej kasety z zagranicy, tylko z Polski, żeby nie być rasistą, bo nie o to chodzi. Ale po prostu, z Polski. I grałem tam jedną, drugą, trzecią, z kolei tam ich było może 12. No i to jest taki obraz.
jak specjalnie. Thank you.
tam, powiedz co